Jesteśmy w miejscu, gdzie za chwilę wydarzy się coś, o czym będzie mówił cały świat. No może nie cały świat, ale większość mediów. Może też nie większość, ale na pewno będzie mówić o tym Grunt TV. A teraz zrobię wywiad z kimś, kogo pewnie znacie, i to będzie wywiad, jakiego Szymon jeszcze nigdy nikomu nie udzielił. Szymonie, słucham. Czy mogę ci zadać pytanie o coś? Coś pytaj. No, spytałem. Słuchajcie, wyraźnie Szymon nie ma niczego do powiedzenia na temat coś. Przypadek? A jutro wybory. Zaczynamy pielęgnację Staniela od trymowania przed kąpielą, żeby jednak nie trymować na miękkim włosie. Tak naprawdę najwięcej pracy przy Spanielu Angielskim zajmuje nam wytrymowanie i odpowiednie wysuszenie i wymodelowanie włosa, naciągnięcie go na szczotce i wyprostowanie. Policzki od kącika wargi do nasady ucha również trymuje. Magdo, Mariej. Czy mogę ci zadać pytanie o coś? Proszę. No. Śmiedzisz alkoholem? Nie, jadłem cukierka z alkoholem. Naprawdę? No słuchaj, możesz odpowiedzieć? Dawaj. No spytałem już o coś. Szymona to samo pytałem. No. Nie było mnie tutaj, Szymona. No to se pogadaliśmy. Szczególnie na głowie trymujemy jak najwolniej, jak najdelikatniej i naprawdę malutkimi kosmyczkami, bo one tego nie lubią. Pamiętajcie, jak trymujecie, że zawsze w trymowaniu pracuje cała ręka. Pracujemy łokciem i barkiem przede wszystkim. Jak ci Szymon na razie idzie, ale tak obiektywnie. Nie ściemniaj, tylko... Płynnie, nie? Ale jesteś zadowolony, czy tak średnio? Jestem bardzo zadowolony. Powiem ci, ja też. Ja też. Jestem za bardzo zadowolony z twojego skubanka. I bardzo się cieszę, że nie ja muszę to robić. Aczkolwiek musimy zrobić takie seminarium, gdzie ja wystąpię. Myślę, że będziecie zaskoczeni. Bardziej niż ja. Ciekaw jestem już tego. Ja znam temat. Powiedziała Magda Błońska. Teraz wam coś pokażę. To jest naganne, oni tu palą, ale zrobię wywiad z Jackiem. Jacku, co? Jak ci się podoba mój motocykl? Bo widzę, że seminarium jesteś średnio zainteresowany. Motocykl średni, bo jest strasznie podrapany. No nie wiem, czy ty po jakichś krzakach jeździłeś, czy co. Nie mogę ci powiedzieć, bo są tutaj kobiety, gdzie nim jeżdżę i z kim. Tym bardziej, że ma jedno siodełko. Wiesz, jak siadają na tym baku, dramat. Jeżeli chcecie robić to, co kochacie, a kochacie zwierzęta, to dobrze trafiliście. Szkoła Psi Salon Ewy Grabowskiej jest właśnie dla Was. Zawód psiego fryzjera to nie tylko olbrzymia satysfakcja i dobre zarobki. To także praca z niezwykle wdzięcznymi i cudownymi klientami. Jeśli zastanawiacie się, jaką drogę zawodową wybrać lub dotychczasowa Was nie satysfakcjonuje, zapiszcie się na kurs psiego fryzjera w Szkole Ewy Grabowskiej już teraz. Szkoła Psi Salon Ewa Grabowska to 25 lat doświadczenia, nowoczesna baza szkoleniowa, rodzinna atmosfera, a przede wszystkim najlepsza kadra. Nieważne ile macie lat, jakie macie doświadczenie i co robiliście wcześniej. Oferta szkoły Psi Salon Ewa Grabowska jest dostosowywana indywidualnie do każdego uczestnika. Tutaj uczycie się tak długo, jak wymagają tego Wasze zdolności. Nie czekajcie. Nie pozwólcie się wyprzedzić innym. Zacznijcie robić to, co kochacie. Zapraszamy do Łodzi na ulicę Pomorską 107.
Telefon 507 50 50 30. Jesteś groomerem? A może chcesz nim zostać? Dobrze trafiłeś. Grooming Łączy Ludzi jest właśnie dla Ciebie. Podnieś swoje kwalifikacje, naucz się nowych technik, śledź nowe trendy w groomingu. Grupa Psi Salon Ewa Grabowska stworzyła tę markę właśnie dla Ciebie. Połącz pasję z wykonywaniem zawodu. Nie przegap okazji. Dołącz do nas. Magdo, ja nie wiem, czy zauważyłaś i na ile jest to przypadek, ale nie ma twojego męża i nie ma również Iwony Oświt. Iwona Oświt wsiadła z taksówki i pojechała już od ciebie. A w co wsiadł twój mąż? Nie wiem, ale jestem pewna, że ty to się dowiesz. Słuchaj, ruszam prowadzić śledztwo. Proszę cię. A kuku! A kto tu śpi? Nie, Robert, nadszedł ten moment, że musimy zrobić wywiad. Jak się bawisz? Fantastycznie. Źle się ukryłem. Gdzie? Jak ci się podoba seminarium? Przerwa jest rewelacyjna. Przerwa, no ale generalnie no coś tam na pewno wyniosłeś, prawda? Oprócz ciasta w kieszeni, sernika i dwóch piw. I widzę, że ogrom wiedzy cię na tyle przymiażdżył, że musiałeś sobie strzelić drzemkę. Naprawdę mnie też. Ja chyba, no, słuchaj, nie zrobiłbyś mi tam trochę koło siebie miejsca? No, skorzujemy. Dobra, to już, poczekaj. Te wyłączam ile. To jest podejrzanie. Dziewczyny, czy nie macie wrażenia, że ten sernik ratuje tylko to, że ja go robiłem? Ale już mamy. Jakieś gromkie brawa, coś? Nie? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jak ci się podoba? West, który ma być prowadzony. A najbardziej co ci się podoba? A na wystawie prowadzimy West Nick. Słuchaj, jedyna odpowiedź prawidłowa tutaj. Myślałem, że będę cię musiał przez jakiś dłuższy czas naprowadzać. Ale słuchaj, nie pogubiłaś się. Kręcimy u ciebie program niebawem, wiesz. Lauro, dlaczego nie uczestniczysz w seminarium, tylko siedzisz na zapleczu? Ach, bo Szymon, słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Szymon właśnie daje prywatny pokaz. Nie wiem, ile to kosztuje, nie pytam. Zresztą, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Wyspałeś się? Tak, oczywiście. Fajnie, warto było przyjechać do nas na seminarium, nie? Nigdzie się tak nie wyspałeś pewnie jak tutaj. W domu ci żona nie daje pospać. Małe dziecko, robota, właściwie dwie. Przyjeżdżasz do nas pełen luz, relaks, wypoczynek, spanie w samochodzie. Romanie. Romanie. Jak ci się podobało seminarium? Było zacnie, fantastycznie. Właśnie, fantastycznie to jest słowo, którego zapewne nauczyłeś się od Roberta z Seppinga. On go wyraźnie nadużywa. Chyba, że... Wiecie co? Naprawdę coś się z nią dzieje. Myślę, że Magda potrzebuje pomocy. Zaraz się tym zajmiemy. Dokończmy to szybko. Widziałem, że piłeś mleko. Powiedz, co się takiego stało w twoim życiu, że zacząłeś pić mleko? Nic się nie stało. Nic? Ja jak to zobaczyłem, pomyślałem sobie czas umierać. Czas dzieciństwa chciałem sobie przypomnieć. Było, czyli było warto przyjechać, patrz, no powróciłeś od do razu odmodniałem. Roman, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie może cię nie być na następnym seminarium. Tak myślę. Z kim będę wywiady w końcu robił? To była tylko godzinka. Godzinka. Tak ci się wydawało, człowieku. Odpadłeś mi o 9.30, obudziłem cię o 14.30 i jeszcze godzinę leżałeś, dochodziłeś do siebie. Ale jest coś podejrzanego, bo zauważyłem, ja nie wiem, rano widziałem cię często z Romanem, a od 14 Roman pił mleko. My kosztowaliśmy pszeniczne rano. To wiele wyjaśnia. Powiem ci, Robert, że ostatnio
wywiady z tobą to sama przyjemność. Rozgadałeś się, kamera cię kocha, masz parcie na szkło wyraźnie, otworzyłeś się przed kamerą. Wyszedłem do swojej strefy komfortu. Aż się boję, co będzie następnym razem. Do zobaczenia na kolejnym seminarium, albo w styczniu, wiemy gdzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.